Came with my old gang. Yeah. 20 of us walked up. Dzień dobry. Fuck you mean you need to see I did. What you mean? Bitch, you got me fucked up. Ale aktualnie jest pani aresztowana. Co robi DTU o pierwszej w nocy ponad na serwerze? Na pewno się nie ukrywa. Chłopa z workiem na głowie do budynku FBI wnosili. Denis im przydalił fotę. Witam również biznesmenów na dzisiejszej wtorkowej transmisji. Jakiej kurwa dzisiaj jest? 9 sierpnia. Środowej transmisji. Czy to będzie meta gaming, jak weźmiemy informację o wjeździe, wyniesiemy teraz wszystko z tej willi? W każdym razie, wczoraj o godzinie 1 w nocy Denis wyłapał te k***y z DTU, jak Czekajcie, ja wam pokażę lepszą fotę. Patrzcie to. Czekajcie, tak żeby kursor było widać. To? Jeszcze nie wiemy, kto to jest. Wydaje nam się, że to jest ten Miller, bo do niego dzwoniliśmy i powiedział, że za 40 minut dopiero może być. To jest chyba sędzia główny. Tu jest ten chłop, co go przysłuchiwali. A to są te z DTU. Oni bez pardonu weszli z nim, k***a, do środka. I k***a, Denis im fotę robił. I ten zaczął go im biec, k***a, go poddawać. K***a, mać. Rzeczy niemożliwe. Niemożliwe rzeczy tam się działy. Czekajcie, no zobaczmy, czy to coś jest. Zobaczmy, czy coś tu jest w ogóle na tej willi. Witam. Hello. Czego szukasz? No sprawdzałem. No. Ja się tym zająłem. Dałem do DTU, a co? No i git, dawaj, lecimy. Nie, bo na motorze jeździmy od dzisiaj tylko. No dobra. Gdzie jest mój motor? A, bo ja go nie schowałem. Dawaj, dawaj, dawaj. Tak dla pewności. No. Ja. To jest ten moment, kiedy mam cię mocno złapać za jajka? Nie łap mnie za jajka, bo to ze 180 kilo waży. To jest puste. Także. Nudy, nie ma nic. Wszystko zabrali. Kiedy nowa baza? Nie wiem, pewnie w niedzielę będzie nowa baza. A! Ja wam coś pokażę w ogóle, jaki Miajek jest idiotą. To wam pokażę, czekajcie, sekunda. Naprawdę, ja nie sądziłem, że zostawienie go k***a przy wypisywaniu danych go przerośnie. Ty rozumiesz, że Jajek... Zostawiłem go wczoraj u medyka, żeby wypisał ten, nie? Żeby wypisał mu orzeczenie i tak dalej. I ten idiota w danych dał, że się urodził w Rybniku w USA? A to tak, wczoraj na napadzie z tego idiota ci idzie. A, no to git, to zajebiście. To debil jest przed nim. Go k***a przerastają najprostsze czynności. Czekaj, idę tu od razu zagadać. Nie zapowiada się. Tak, słucham. No halo, witam. Mam takie szybkie pytanko do pana. Aha. Wie pan może, czy ten Artur Eggman, czy kiedykolwiek miał jakieś tam te zarzuty posiadania narkotyków albo coś takiego podobnego? Posiadania? To nie wiem, czy kiedykolwiek miał, wątpię. A dobra. A co, czy policja próbuje nam wkręcić, że on po prostu wpierdolił piguły gwałtu, czy o co chodzi? Nie, no właśnie się tak zastanawiam, bo to może, jeżeli miał kiedykolwiek coś takiego, to w sądzie można to bardzo łatwo tego. Jest to jeden z dowodów na to, że już mógł mieć te substancje. Ja panu medykowi powiem tak, panie medyk. Te zjeby są za głupie, to jeden. Dwa, on nigdy nie miał takiego zarzutu. Trzy, to już jest koniec ich. Te k***y mają już przejebane. A pan adwokat, wróć! Tak, pan adwokat. A, pojebał mi się. To panie adwokacie, musimy się spotkać zaraz. Bo nie, co pan robił wczoraj o pierwszej w nocy? No to
spałem. A, no to pana koledzy nie spali i byli na siedzibie FBI z gościem z workiem na głowie i z dwoma detektywami tymi zamaskowanymi. A to nie wiem, to ja nie wiem, o co chodzi. To jak się spotkamy, ja panu wszystko zaprezentuję, mianowicie... Dobra, ale to chwila, to jak możemy się spotkać, to na doju, ale to tak za 10-20 minut. No okay? git, bo ja teraz właśnie lecę na samolot, nie? Mam tam bilet kupiony już. A, spoko, dobra, to ja też zaraz tego. No najwyżej pan przyzwoni. Pewnie, w kontakcie. O k***a, zacząłem. I nie mamy wszystkich opon. Ale mi się zjadą. Nie mogę! Ja p***. No skurwa! Na TikToka będzie. Weź szybko mnie, no jedź ze mną, zaraz wrócisz. No i to był Stream Sniper, ja go chcę zgłosić do Perma. Do Perma będę, dajcie mi klipa, zróbcie mi z tego klipa, do Perma będę dodawał. Za to Stream Snipowanie, przecież ten chłopiec celował w stację, widzieliście sami. Ta, lokalny kurwa, no na pewno lokalny. Kurwa i ta stacja wiecznie będzie wybuchać. Ja pierdolę. No kurwa, przycelać, kurwa macie. Przycelować nie mogę. No kurwa. Macie pościgi wybuchy. No przecież to jest niemożliwe. Przecież to jest kurwa niemożliwe. I potem ja słucham, że ja sobie coś upierdalam w głowie i że drop jest normalny. Dwa samoloty zrobić, ani razu nic. My tak mamy rzecz na humana, nie ma znaczenia. Nie zgadniesz kurwa. No nic pewnie. No pół miliona, SM50, wszystko tylko nie kurwa rzecz nachumana. Kurwa, SM-ka kurwa. No dobra, idę to szybko wynegocjować, spierdolamy. No to spierdolamy, dawaj krótki. O kurwa. Ile opon nie mamy? Nie mam pojęcia. Wszystkich. Trzech, czterech. Wszystkich nie mamy. Dzwonię do nich. Kurwa gada. No? Zawrota, jebę na cztery opony. O, dobra. Chuj no. Dawaj, 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 dawaj. Nixon, dawaj ze mną. Dawaj. Biegniemy. Helka była, ale to... Helki nie widać nigdzie. Spam gipsów, zrzućmy się i jedźmy ich nakopać. Tak. Helka policyjna. Nie miałem pasów? Zmieniamy furę, nie jedziemy tym. Dobra. Ty, zadzwonił do mnie ten detektyw, jaki z DTU się przedstawił i mówił, że chce się spotkać. Pod pretekstem porozmawiania o mojej firmie, kurwa, z domkami. I chcę się spotkać. Co robię? I jak to kminiemy teraz? Umów spotkanie. Dobra, umówię spotkanie, ale na teraz czy trochę później, jak będą wszyscy? Bo powiedział, żebyśmy się pół godziny. Pół godziny, powiedzmy. Pół godziny. Dobra, to na... No nie, w takim momencie lokalny zajechał.
kurwa, Camaro. O, to sobie pouciekaliśmy. Halo! Witam pana adwokata. Jak coś, to kurwa. Dzisiaj policja stosuje coś takiego jak strzały ostrzegawcze po plecach. Czekaj. Siedzę właśnie na celi, na komendzie Sandy Shores. Dobra, czekaj, zaraz, bierz ekspres jak się da. Halo, potrzebuję pomocy. A gdzie ty jesteś? Wiadukt Sandy, nie mam jednej opony w motorku, jest pizda kompletna. Dobra, już tam jadę, no. Gdzie psa wyś... Ty się nazywam do niego? Tak. Czekaj, oni zapierdalają po nas. Znowu dostałem od tej kurwy jebanej. Dobra. Nie pojebało ci się coś, kurwo? A, nie mamy drugiej. Ale do niego, ze mną chuj już. A, zajebiście. A, witamy. Los Santos... Kokosowo, kurwa. Wiem. To zaczął do was napierdalać? Nie jedź już bez opon. No tak, ten Camaro do nas nakurwiało już. Stary, oni po bak napierdalali. Przecież ja już jestem, kurwa, tak na pół. Najebać mnie najebiemy, bo nas jest dwóch, a ich jest... Witam, Coco Roleplay. Ja nie wiem, co mam góra zrobić. Kurwił mu na czołówę. Co ja mam, kurwa, zrobić, jak to wszystko jest rozpierdolone? Hello, frajerze jebany, rucham cię. Co, oni wybuchli? Nie, to stacja. Nie. Dobra, free jesteśmy, git. Pamiętaj, że już bez słowa możemy, tak jak oni już bez słowa napierdalali. Ustawiamy... Dwóch jeszcze auto dojechało. Dobra. Na right pick, tylko to kurwa nie mam długie, zrzuciłem długą. Co się dzieje? Gówno się dzieje, kurwa. Polagowany serwer skraszuje, kurwa, wypierdala. Tutaj? Tak. Czekaj. Wszystko. Ja dwóch. Ja jednego, to stój, tu jeszcze będzie. Jest kolejny! Jest. Chodź, spierdalamy. No nie, będzie kolejny, u góry będą kolejni. Chodź stąd, spierdalamy stąd. Czy przebiegniemy, wyjebane. Na chuj dzwonisz znowu, jest, kurwa! Żebyś pierdolał. White Widow Shop, kurwa! Dawaj. Najebaliśmy z Denisem, nie wiem, 5, 4? Nice. Pewnie, ja jestem na doju jak coś. Dobrze, podjeżdżam już na doju. Dobra, przebiorę się jeszcze z tego napadowego fitu, kurwa. Dzień dobry. Dobry. Ja bym... Chce pan dzisiaj, czy do biura? Do biura lepiej chyba. Chociaż nie, wie pan co, do auta. Podjedźmy, nie ma co tu... Więc słucham, o co chodzi. Sytuacja jest następująca. Mianowicie... W dniu wczorajszym, bo teraz tak, ta policja nie dość, że wpierdoliła to GHB Jajkowi. Co jest dosyć wiadomo, jaką sytuacją, jak możemy ich upierdolić. Doszły nowe fakty, mianowicie... Właśnie czekam na adres zamieszkania oraz numer telefonu, żeby wypełnić do końca dokument i to...
mogę już wysyłać, żeby dostać nagranie z przesłuchania, jeżeli takowe oczywiście jest, ale nigdy nie wiadomo i jak będzie, to już jest droga prosta z tego. I przechodząc dalej, wczoraj o godzinie 1 w nocy dwóch tych, to są ci sami na 100%, te same psiuny, tak samo ubrani, nic się nie zmieniło, ci co mnie przesłuchiwali, nieśli wraz kurwa z jednym gościem z doju, w sumie dwie osoby z doju, wydaje mi się, że to był sędzia główny i jeszcze jakiś klapek, znaczy klapek, Solorio chyba, pan się jak nazywa? Prokurator generalny. Ja jestem Nicolas Miller. No, czyli ten Solorio wraz z sędzią głównym byli na doju i wnieśli w chłopa z workiem na głowie, kurwa. Tak przesłuchuje policja? No, raczej nie, chociaż mnie wtedy nie było, więc ja nawet nie wiem, o co chodzi. No to ja teraz panu zaprezentuję wszystko. Sekunda. Na FIB to było, przepraszam. Mhm. Tu se staniemy. Denis. I pan powie teraz, kto to jest ten w białym? Nie mogę teraz rozmawiać. Kto to jest ten w białym? Kurde, dobrze nie widzę, powiem panu, chociaż w takim białym to dwie osoby, tak z trzy osoby z doju wchodzą. I jeszcze kilka innych. Bo to a miał długie włosy, panu, długie tak? Włosy miał. Długie włosy miał, no to tak. Chyba jest, no, Solorio. Pan Solorio, no. Chociaż nie jestem pewien, no takich trochę widziałem już u nas. Mhm. Aplikant też podobnie chodzi, ale aplikanta tam raczej nie brali. A mężczyzna z paskiem Gucci. To nie kto inny, a sędzia główny. I pan mi powie, czy to jest normalne, że oni tak ludzi transportują, kurwa? Z pierdolonym workiem na głowie? No, nie jest to dopuszczalne. No właśnie. Więc teraz pytanie zasadnicze. Co my z tym możemy zrobić tak konkretnie, jeżeli chcemy upierdalać prawnie? Państwo, mówiąc szczerze, to nic nie może zrobić. To by musiała osoba, która tam była w worku, się do mnie zgłosić. I wtedy dopiero bym mógł być opozycją, bo reprezentowałbym ją, a wy mi tylko podesłaliście, można powiedzieć, do tej sprawy na moją korzyść. Tylko chuj wie, kto to jest. No. Sekunda, przybliżę sobie fit. A ten fiut z Lombardu? On nie popierdalał wiecznie w takim ficiku? On się z nami spotykał w takim ficie. No to jest taki podobny jego kurwa stylish i on zawsze tą Mereską jeździ, nie? A ma, zna pan Kaspara Minta? Kaspera, jak? Minta? Mhm. Nie kojarzę. Przecież pan się zająknął. Dziwnie. Na pewno pan go nie zna? Pamięć. No nie kojarzę, nie kojarzę. A niech pan zdejmie czapkę. Ładnie proszę. Wszystko przez te wstrętne dzieciaki. Przecież to pan, kurwa. Ten zaczes do tyłu. Gdzie? Tam na zdjęciu? Oczywiście, że tak. Panie, jak ja w pół do już spać poszedłem. Ostatni, gdzie byłem, to na komendzie. Bo tam reprezentowałem jednego typa, który został zatrzymany. Kogo? Przez policję. Kogo? Sam nie pamiętam, jak miał na imię, to... To jak reprezentował pan kogoś? Za kola nie oszukasz. O której, przepraszam, o której pan poszedł spać? Tak gdzieś w pół do, tak gdzieś 37. Ale w pół do której? Pierwszej. Czy mówił, że pan poszedł w pół do pierwszej spać, następnie no. Chce mi pan powiedzieć, że jakąś osobę przywieźli na EIA i nie jest to z panem powiązane, tak? No ja nic o tym nie wiem, mówiąc tak szczerze. A przebić panu dwa kolana? No jednak chciałbym jeszcze trochę... No to mów, o co chodzi. No dosłownie mówię panu, że nie wiem. Jestem tylko dyrektorem adwokatury, ja tu nie mam niczego do robienia, do roboty. Na pewno nie wiesz? Na pewno nie wiem. Kto był twoim klientem wczoraj? Ostatnim twoim klientem, zanim poszedłeś spać, mów. Mów. No nie pamiętam, jak on ma na imię, bo nie spisywałem. Jak wyglądał? Czego tyczyła sprawa? Czego tyczyła w takim razie sprawa? Dzięki, Tomasz 11. Jak uciekał od policji, to tego, to pierdolną mu w bark strzała. I się pytał, czy może coś z tym zrobić. No to przecież po wyroku takie rzeczy. No też mu to powiedziałem. No nie, no to coś siebie zastrafił tem. Nikt nie wzywa adwokata w tej sprawie na komendę. Wzywa zazwyczaj się kurwa w tysiąc innych spraw, ale że ktoś mnie postrzelił gdzieś tam, to się załatwia od razu po odmębnieniu wyroku.
No to dokładnie wygląda, że on został zatrzymany, bo tam niby miał chciał zgłosić tego, jakieś tam przestępstwo. Tam zaczął gonić policjanta, policjant zaczął uciekać i mu przyklepali prowokację, ucieczkę i tam coś i posiadanie broni. A kto wysyłał go do więzienia? A tego to sam już nie wiem, nie pamiętam jak się nazywa ten kusynerz. Ten kusynerz pod koniec jeszcze do mnie patrzył i zapytał się, czy bez lipy było to, że go postrzeliłem, cytując. Jebie mi tu coś. Panie adwokacie, chyba się pobawimy trochę, co? Ja pojedziemy na przejażdżkę, co? Dwie karty SIM. Czemu oni noszą po dwie karty SIM? To są te same? Nie. Jedna simka jest jak coś pusta. Miałem ją z dupy dosłownie. Dwa dowody ma, kurwa. Dawaj, przeszukanie zjebane. Nikolas Miller? Po co panu dwa dowody? Dwa dowody mam? Jo, nie inaczej. Sam nie wiem. Dobra, wrzuć go do fury. O, dostać SMS-a. Masz klienta na doju, miał robaki w burgerze. Zajmij się tym. To potem się tym zajmiesz. Ciekawie. A o co tu chodzi? O kurwa! Pytyn! Ale! O i sześciutko mamy! Siema, zrobisz dzisiaj humana? Ty kurwo jebana zakłamana. Ty dziwko. Rozpierdalam ci za to. Za co? Jak coś, koniec akcji. Żyję niestety. Aha, dlaczego? A nie wiem, tak o, taki mood mam. Możesz zobaczyć moje emocje na Instagramie, bo grafiki robię. Ale ja nie żartuję z tym. Dlaczego żyję? Wbij, robię sobie koks grafikę. Dlaczego żyję? To się pytam. No kurwa, przyjaciółka, która była przy mnie przy śmierci mojego psa i ugłem. Co ty piszesz? Ja się zapytałem, dlaczego tamten chłop żyje, bo myślę, że on żyje. Nie o to mi chodziło, że ja żyję, niestety. A to wiem, a tamten Mint żyje? Ta, jestem na jego przesłuchaniu. No, ta, byłem na jego przesłuchaniu, ale to nie było na F5B, podajże. Teraz sobie przypomniałem. Teraz sobie przypomniałeś, teraz sobie przypomniałeś, kurwo! Teraz sobie przypomniałeś! Kurwo! Zajebie cię! Jeszcze dziś! Ale grafiki spoko robisz, operator. Dzięki. Masz naprawkę? Mam. Ja mam. Dobra, mam. To chyba być około 20. Ej, około 12. Kogo tu rzeczy sobie na tym, na schowku? Kurwa, pewnie moje, pewnie. Chuj w to je. Ale to mogę wziąć klamkę, bo ja nie mam. Ta! Kurwa, częstuj się. Oj, gitara. Mówiłeś, że nie znasz Minta, a teraz kurwa się okazuje, że go znasz? Nie pamiętam wszystkich po nazwiskach, szczególnie, że jestem jedynym aktywnym adwokatem w mieście. Ale nie mówiłeś nic na temat przesłuchań. Mówiłeś tylko, że miałeś jakiegoś klienta od pół do pierwszej. No to to już byłem na... tam na Eclipse. To tak? Co nam nie wspomniałeś, że... To której w takim razie byłeś na przesłuchaniu Minta? Około... to było przed 12. I tam trochę po północy i wtedy powiedzieli, że już mnie odpulają z tego tako. Jak odpulają cię z tego tako? No, że zabierają go gdzieś, że mam se iść. To poczekaj, to ja mam pytanie zasadnicze. Nie dość, że cię odpulili jak śmiecia. No. To są jakieś numery. Posprawdzę, co to za numery. Słucham. Halo. To nie jest Mint. 5-2 to wiadomo, co to za cymbał. Ej, macie to zdjęcie gdzieś na SMS-ie? A, dobrze, słucham. Tu Masle wrócił na koko, bo albo będziesz z nami współpracował, albo cię kurwo zajebiemy, rozumiesz? Żarty się już pokończyły. Jak będziesz leciał w chuj, a mi znowu prosto w oczy, to cię zabiję. A to, że masz jakieś sprawy w chuju, to mam. Adwokatów jest od chuja. Zawsze się znajdzie jakiś nowy. Jak się kontaktujesz z Kasperem Mintem, skoro go broniłeś? Zostałem do niego przydzielony przez urzęd. Nie miałem z nim dosłownie kontaktu, tylko mnie ten marszał wziął, powiedział: Jesteś z urzędu, chodź z nami. I mnie wzięli na tego, na Amerykę. No to w takim razie, skoro cię wzięli, zawsze jak przychodzisz, pytasz się, o co chodzi. Czego tyczyła sprawa Kaspra Minta? Chodź, kurwo. Idę. Czego tyczyła się sprawa Kaspra Minta? Ponawiam pytanie. Zabójstwo jego żony, potencjalne. Zabójstwo, porwanie, jakoś tak. No i widzisz? Coraz więcej mówisz, zapraszam. Ta. Patrzcie.
No i już go mamy. Zobacz. Cyk. 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 Dobra. Nie, dyrektorze adwokatury. Czy jest pan dostępny aktualnie? Zapraszam, zapraszam. Chodź, staniemy sobie tutaj. Dzięki Pączek, dzięki procenty za suba. Krzyknij prime darmowy sub. Bomby. Chuj. Usiądźmy sobie. Rozkuj go. I siadaj na dupie. Proszę siadać. Więc teraz mów, co wiesz na temat sprawy morderstwa jego żony? DTU niby ma na jego jakieś dowody, jakieś nagrania, jakieś włosy i niby ciało mają. Krzycz, jak do mnie mówisz. Ta? Teraz lepiej? Tak, jest świetnie. Dobra. Mają tam jakieś dowody na niego, podejrzeć, najpierw co zapamiętałem to ciało żony, jakieś zdjęcia, że ją powijali z doju. I tam on w pewnym momencie poszedł w cztery oczy z jednym z tych agentów specjalnych. I po tym jak poszedł w cztery oczy, na chwilę kazał mi przyjść, zapytał się, czy mają coś porządnego na niego i czy będzie z tego dobra rozprawa. Ja mu tam powiedziałem, że no nie wiadomo co nie mają, bo nie chcą się chwalić dowodami. To powiedział dobra i odpulili mnie wtedy. Mhm. Poszedłem, posiedziałem chwilę tam na dole Mission Row z tymi, z Lincolnem i resztą. Ale to chwila, grozi mu kara śmierci, tak? Tutaj nie jestem pewien dokładnie co mu grozi. No za morderstwo grozi tak. Kara śmierci, nic innego. Jeżeli jebną cię za morderstwo, to jest kara śmierci. Żeby dobre ziółko wyłapaliśmy. To mu zabieram, żeby kurwa nic się głupiego tu zaraz nie stało. Dobra, bierz go. Chodź, maleńki. Halo? Jak tam, jesteś na przesłaniu? Nie, właśnie wyszedłem. Jedziemy po ciebie, jak coś już mamy informację kto to był. Nie było to kurwa dobra, ciężkie. Bo ja już odjechałem z komendy, to złapmy się gdzieś. Sklep Giocha. Jakiś. Giocha? Albo nie, za Pacyfikiem, za Pacyfikiem. Dobra, no to jadę to za pogadamy. Pacyfikiem. Patrz. Helka leci na naszą willę, zobacz. Po co oni tam lecą? Dobra, to właściwie czy on nam jest jeszcze potrzebny? Nie no, gdzie jest Denis? Nie, wszystko wiemy. Dzwonię. Do przodu. Hopsa, nie ma czasu. Jeszcze. Do kostek ponad. Dalej! Jeszcze! Tak się wbija BW. Większego zjeba detektywa to chyba nigdy w życiu nie słyszałem. No nie dziwne, a zaciągał tak, może to bardzo możliwe, ale my tego nie zrobimy? Tak, i on mówi, panie Ryan, my mamy wszystko na kamerach, które są na posesji. Ja mówię, kurwa, kamery przy nie działają, debilu jebane. Ale jaki po... Ale co? Mówi, a jak nie działają kamery? No bo ale stój, oni mają kamery z naszej willi? Znaczy nie, ty masz kamery na willi, nie? Bo tam są normalnie, tam bomba jest jak wjeżdżasz kurwa pod bramę. I tam są normalnie kamery, ty masz normalnie kamerę, no ale ja ich nie podłączałem i kamery po prostu kurwa nie działają. To co? I on mi mówił, że wszystko na kamerach widział, co tam się działo. A to mógł cię pod chuj wziąć. No tak. I ogólnie tak, no mówi, że nie chce się pożegnać z firmą, to lepiej, żebym się przyznał, że to ja. Mówię, panie, przecież ja nic takiego nie zrobiłem. Pan Purker się do mnie nie zgłosił do podpisania aktu notarialnego. I tak jak zgodnie z umową było, nieruchomość przyjąłem ja, no i podpisałem umowę przedstępną z panem Matthew Smith. Moja umowa przedstępna, rezerwacyjna, zobowiązuje do tego, że goście się już może wprowadzić. No i poszedł na jakiegoś losowego żółta, którego kurwa prawdopodobnie nigdy nie było w tym mieście, ale będzie widział w bazie danych. No i sprawa jest taka, że ja powiedziałem, że się z tobą nie widziałem, nie wiem, od momentu licytacji, więc na razie nie mogę, nie wiem, kurwa, się na tej willi pokazywać i tak, o, tu masz bombę jedną? Gdzie? Tu jest bomba druga? No, przed wejściem. A no jest, no. No. I tam była jeszcze jedna, no i tu jeszcze przy domu są. I on się mnie pyta, jakieś wyciągi z kamery. Mówię, ale wracając w ogóle, zacznijmy od tego, że mówiłem, że mnie nie było i tak dalej. I on mi mówi, dlaczego pan nie zgłosił? Ja mówię, panie, że jeżeli ja mam tam ponad 100 domów, 300 apartamentów, myśli pan, że ja panuję nad każdym?
A mówiła z rakiej racji, wy się, mi się w ogóle wpierdoliliście na ten. Proszę mi pokazać nakaz. No nakazu nie mieliśmy i tak dalej, bo nakaz nie był wystawiony, tak mi dosłownie powiedział. Tylko po prostu mieliśmy pewne podejrzenia, że tam się coś dzieje, rozumiesz? Nie. I bez nakazu mi się wjebali na chatę, rozpierdolili pół chaty. I to jest w ogóle kosmos, nie? Jeszcze idę im kurwa sprawę założyć. Wiesz, gdzie jest willa Piotrka? Patrzcie. To tam wszystkich, kurwa, kogo masz, ale nie jedźcie tam jeszcze bezpośrednio, tylko kręćcie się tam, ale nie... Kurwa, na debil. Nara. Oni już nagrzani są, to wiesz. Jest nawet gość specjalny dzisiaj z nami. Nie walić, jak zobaczą. No tak. Co mają nie robić? Niech nawet tam nie przyjeżdżają jeszcze. Tej, napisałem do 02, że min zdechnie i ona pisze, tak. O, ale... mogę też? Mogę? Proszę. No co, fetyszyści jacyś jebani, czy co, kurwa? Że tam wszyscy chcą się zapierdolić. Leszcze. Ja mówię, ja się zdziwię, jak ta jego babeczka była w ciąży, kurwa, i poszło dwa na raz. Two for you. Który kąta? 44708. Masz. Nie, to się nie dzieje! Dobra. Szóstka już wydzwoniona. Powiedz, że zadzwonimy, to przyjadę. Tak, ja wiem, już powiedziałem im. Piotrek, wiesz, kto nam będzie pomagał? W Zeksiu. Shadowy. Nie, no kurwa. Ale oni są oporowi. Nie, niektórzy są oporowi, bo z nimi latałem, no serio. No, Patryczek, kurwa, trzecie wróci. Nie, nie, on nie, go nie ma. Kenio jest taki, no i ale wiesz, że bez niego to tam jest taki rozpierdol, że to jest chuj, nie? Ale już nie ma, ale Belmondo już nie jest szefem. No kurwa, no wiesz, on nie jest taki szefem jak ja, kurwa, TTV. No, on oddał wartę. Tak jest, szefie. Ty, ozjesz na sklep, bo tam masz do odbioru kogoś specjalnego, przed bazą, co jest. Okay. Ale co, no lepiej mieć szóstkę niż nie mieć szóstki, nie? Kolejny. No. Nie, chuj z dzikami. Nie, inaczej, Burger, my chcemy Jelona tak osobno, czy nie? Kurwa, mi to jeden chuj, wszystkich zaprasza. Dobra, bierz dawaj. No nie, on tak pisał XD, patrzcie, on tak właśnie pisał, XD, tu dużo XD jest, ja się wpasowuję w jego styl pisania, czajcie. Dawaj, już tu. Stój tą Burkę na sklepie, tu, gość specjalny jest. Dawaj, szybko, ładuj się. W trosie? Ale brama, kurwa, czy gdzie określ się, kurwa? Brama, Purkę, ty wiesz, gdzie brama z tyłu. Brama to TV-ek. Wiem. Brama, stój przy bramie. Dobra, jest kolejny oporowiec. Kurwa, ty sobie drogę utrudniasz, nie? Wjeżdżając tędy. Jest Niemiec? Dalej. No pod bramę, ładuj się. Stoi. No. Ładuj się pod bramę. Zamknijcie mordę, jak kurwa ja tu kręcę dobre rzeczy w SMS-ie. Biorę go do auta. Jadę. Chodź. Bądź gotowy, bo nam na willę będą wjeżdżać. Ozzy, ogarnie tego Jelona. Co? Ciszę, czekaj. Ej! Dobra, to ogarnie Zeksia. Oni będą po mieście krążyć. Tak. Tak, do Zesia. Zesio. Burker, podziel się, co tam robisz na tym telefonie. Kurwa, stary, jak ja 02 wpierdalam w morderstwo i próbuję, chcę chęć, kurwa, zatrucia Minta, rozumiesz? Ja tu takie, kurwa, wały robię. Ona chce slota za wszystko i ona ogarnęła jakąś rycynę, czy chuj wie co? I ona tak, Przecież ona zdechnie. Dała zipsa, ale ona jest tempa! Szpital! Nie, to ja mam nawijane, jak to ją wywiezie z tego szpitala. No. Ja już też wiem. Tozi.
Kurwa... Wiesz, gdzie jest ta Havira z tym takim dużym basenem? Ale nie, wy się nie możecie tam kręcić na razie, kurwa. Jedźcie na obserwatorium. Na obserwatorium. Zajebcie sobie grupę obserwatorium wszyscy. Wszyscy. Nie mów regrup, bo tak nie wolno. No kurwa, nie wolno. No właśnie przygrupowanie po naszemu. Zebranie. Nie mów tak, kurwa. Cicho. Ja mam, powiedz mi, czy mam maskę. Nie mam, nie? Obserwatorium, zebranie. Masz brodę. Nie masz brodę. Obserwatorium. Teraz masz. Burker, ale ja wiem, kto to może zrobić. Bo chuj ty masz. Ja mam go na rękach, chętny jest. Dobra, czekaj. Halo. Ale co, porwać ją z tego? No. Ze szpitala? No. Kto jest taki chętny do tego? A co Tupakowi zależy? To nie jest Tupak. To nie jest Tupak. To jest CJ. CJ. Dobra, CJ się zbiera. Ej, mam pomysł, czekaj. Ej, mam pomysł, jedziemy na garaż, nie? No. Ja podjadę G-klasą. I kurwa, ja powiem, żebym wsiadała i przyłożę klamę, a wy już jedźcie tam. I się szykujcie. Nie no, X-paka będzie zbyt przypałowa, wy jest coś innego. Nie, dobra, bez lipy. Gdzie adwokat będzie? Głupie jest jak chuj. Kurwa, no adwokat X-paką nie jeździ. Dobra, stary. Halo. Co, tu idę, cześć. Tu czy nie tu? Kurwa, nie tu! Siema, przeglądam ci kramę do łba, ruro jebana. Zaczynamy zabawę. Nie spróbuj nawet nic kurwa kręcić. Cały sam do ciebie celuje. Ty wypierdalaj z tego auta. Nie wiem, czy od kajaka, czy nie wyjazd. To od kajaka jestem, myślałem, że to kajak auto. Ale żeby tak minta chcieć zabić? Do przodu się przesiadaj. Biorę cię za szmaty i ciągnę się do kurwa przodu. Jazda. Spróbuj usunąć SMS-y, to cię zapierdolę. Uwierz, nie będzie jednego SMS-a i cię zajebie. Kurwo. Ale przepraszam. Bez tego kurwo. Okej. Przepraszam. Nie, słodko. Niemiło będzie kurwa zaraz. Ale Kaspra Minta zabić? Wypierdalaj z auta. Nie wiem kto to jest, kurwa. Ci będzie pierdolić. Nie wiem kto to jest. Jaka ty jesteś głupiutka. To mi powiedz, kto to jest. No to będzie fajnie, co nie. O, nie wiem kto to jest, ale zależy mi na jego śmierci. Ale ja jestem kurwa mądra. O, slocika ogarnij. Cyk, kurwa. O, 70 kloka. Przyda się zawsze na farta. Gagri. Jakie gagri? Co ty mówisz? No przecież ona odpisywała mi na SMS-y. Chodź, jedziemy na przejażdżkę. Ale to jeździ jak gówno. Przecież ty usunąłeś przed sekundą SMS-y. Teraz to mnie wkurwiłaś, bo cię zajebię za to. Ja cię teraz zapierdolę. Zrozjebię ci łeb. Wypierdalaj z auta. Teraz mnie tak wkurwiłaś. O jeruna. No oczywiście, że to ona. Me szuka... Rycynys... Przeszukuje. To znajduje rycynę... / inną... truciznę... o której wcześniej pisali. Dawaj. Brak. Gdzie masz tą truciznę, którą miałeś przynieść na slocika? Zostawiałeś przy bankomacie może? Może pan sprawdzi. A wiesz, że sprawdzę? Okej. No to może pan sprawdzi.
A może pan trafi, jest kurwa mędra. Zamknij. Oła, przepraszam. Mordę zamknij. Wkurwiłaś mnie teraz. O kurwa, trafiłaś gorzej niż się da. Nawet nie wiesz, jak bardzo ci współczuję, kurwa. Siemano, siemano, mam dla ciebie taką babeczkę. Potrzebuję jeść, pić i klamę i coś poruszać. Dawaj GPS. No to dawaj GPS-a, bo mam kurwa babeczkę 02. Daję. No to czekaj, zapinam ci pasy, jedziemy kurwa. I dlaczego konkretnie celuje pan bezpośrednio w moją osobę? Czemu tak waliłaś konia do tego, że on zdechnie, że chcesz być przy jego śmierci? Co się nagle zmieniło? Przecież... No nie rób kurwa, nie udawaj nie, kurwa. Będę z tobą szczera, poważnie. Nie rozumiem, dlaczego nakręcasz cały czas coś wokół mojej osoby. Nie rozumiem, dlaczego cały czas celujesz, że zrobił coś bezpośrednio... Bezpośrednio mi. Świadom, że ty se kurwa romansujesz, ruchasz i inne sprawy robisz, a oni już grupa napierdalają na komendzie, już mają auto gotowe wszystko. Dobra, ja już ogarniam, jestem za 3 minuty, ja będę najwyżej na dojazd od pleców, spokojnie. Dobra, chociaż nie, to, ja tam chcę być w środku. Ale ty musisz kurwa willę otworzyć, nie? Na wjeździe. O kurwa, ale ktoś ma klucze, Krótki ma klucze. Dobra, gicio. Luz. Szybko. Wypierdalaj stąd, bo cię rozstrzelam. Wypierdalaj stąd! Idę, no czekaj. No wyjazd, kurwo! Mordo, powiedz mi. Powiedziałem, dobra. Wypierdalaj. Dobra, już, to ogarnięte. Trzymaj mu uciek, to dla ciebie, kurwa. Uwaga. Patrz schowek. O kurwica. Użyj se. Jak to się taguje? No chyba tak jak ten, do łap, bierzesz po prostu i pyk. Koko RP. Jeszcze będą dojeżdżać jak coś. A propos. Kluczyki Sławek. Dobra, nie ma żadnego kasku. No git. Yeah. Nie no, nie przesadzajmy, weź. Brawo. Który to taki cymbał? Ja się zdałem. A co ty się dziwisz? Strakie kurwa dają. Ale rej, ich co śmieci. Masz tu kamzy? Ale tu będzie napierdalanka. Nie, mamy chyba, dawaj. Ale tu to będzie rzeź! Nie za dużo was? A co ta kurwa znaczy nie za dużo? Uwaga, flash! Żartowałem. Muciek! Balkon otwarty, balkon jest otwarty jak coś. Normalne, to macie ją dalej. Balkon jest dalej? Do prawej. Cały czas jest balkon. Balkon. Odsuń się. Nie wiem, uciek poszedł do piwnicy, nie? Zejście do piwnicy jest czyste? Chyba ta. To lecimy tu mało, co? Leć mu się. O, ty pierwszy, no pewnie. Balkon podchodzi, jeden balkon. Chodźmy, uciek, lecimy razem. Biegnę. Witam. Dawaj mu uciek! Piwnica! Co to kurwa, piasna chatę czy podłoga to lawa? Wypierdalaj z tym palakiem! Podłoga to lawa! Już? Bolo za jednego z noża. A. O nie! Uważaj. Owen, błagam, kurwa, proszę! Owen, podpal nas! O, ciepło, proszę! Owen, spal nas! Błagam! Błasto piekiu, pal mnie! Gdzie ty jesteś? Co w domu? Na dole! Piwnica! Ale gdzie? A, piwnica! Dawaj tu, frejrze! Kenio, ty kurwo! No to na chuj ci chodzi! Oj! O kurwa, ty! Nie no, nie chce mi się! Spal mnie jeszcze! Jak nie powiem kogo! Eee! U mnie powiedzenie na dole!
Mówiłem, będą że nas chodzić, będą nas chodzić. Dobra, uciek, uciek, nie ma, uciek, trzymasz, trzymasz, trzymasz to, my stoimy tak. Jak kurwa, ja trzymam. Odsuń się, odsuń się, odsuń się. Długa śpi. Trzymaj, pilnuj, trzymaj, trzymaj, info musisz dawać. Kurwa. Pomóż ktoś na górze. Kurwa, sam zostałem na długie. Nie, tylko ty. A spoko. Stary. Ale jeden śpi, tak? Dobra, wracamy, 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 wracamy. Tak, 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 tak. Podchodź, podchodź, znowu. Śpi, idź. Podchodź, podchodź, Musiek. Potrzebuję. I stój, i stoisz. Nie, 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 jest git. Wracaj, 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 wracaj. A palak? O kurwa, to pój... Zamykaj drzwi, zamykaj drzwi. Tu jest. Nie, ale to zajebiście. Zamykaj te drzwi! Co kurwy, ja nie zamknę. Ja się nie dzieje ten. Ty. Po nas to chyba spali, czy nie? Nie, no ludzie. Trzymam. To kurwa, dym trzymasz? No, wapuję. Co, granaty to wchodzimy, co? Dawaj! Flash! Dobra, jak uwaga. Rzucisz to odrzucę, odrzucę go. Spoko, poleciał! Go, 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 go! Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, Klops. Podejdź, podejdź, zobacz, co się dzieje. Spokojnie. Wszyscy leżą, wszyscy leżą. Notka szery mówi, ser, na miejscu, wszyscy się proszę poddać. Chyba cię pojebało. Żal mi konika. My przejebaliśmy? Naprawdę? Podchodzi? Nie. Leży, leży frajer. Zajebiście. Nie. Kogo ja zabiłem? Zawsze muszą się na mnie skupiać, skurwysyny. Czekaj. Nie, leży, leży, leży! Hannes śpi. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś, słuchy? Na schodach. Nie widzę cię. Mhm. Nie widzę. No żebym się nie wyjebał tą niewidką. A teraz mnie widzisz? Tak, tak, tak. Dobra, idź, idź wychyl, idź wychyl, idź wychyl. Idę spróbować mi długo. Tak, 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 dawaj, 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 dawaj. Ryzyk fizyk, kurwa. Bierz go, bierz go, bierz go. Szybko, szybko, bierz go. Puść mnie, puść mnie. Kurwa, nie ci. Takie ból. Mordę dawaj, zamknij, frejerze. Do mnie go, chuja. Dawaj, dawaj, opierdalaj go z tej długiej, jak ma. Ich trzech jest, trzech jest. Dobra, no to co? Klasyk, kurwa. Czemu mi się broń przeładowała? Nie wiem. Halo? Wow. Jestem poradem, poszłem się do braga. Ty, jestem przy bramie. I to dał? Na wszelki, tam jeszcze nie wyjeżdżą. Masz to. Loda rób. O kurwa. Loda rób. O kurwa. O mu wyjebałem. To my przed konwojem. Stary litość, bo zebrał. Na future. Dokładnie. Nie posiadam, przy sobie posiadam. Posiadam na firmie. Możesz tak jeszcze? Oddychać nie mogłem. I tak kurwiło. Co z nas kajak zrobił, jebaniec? No szkurwa. Albo pan po prostu wejdzie i mu w czekankę wbije albo coś. A chyba, że chłopcy zmarować swój czas, to jedziemy na badania na komendę. Sam się nie zabieguje. Nie mam tylko wodę, ale dam się to. Macie tu jeszcze jakieś zatrzymanego? Co to jest za pytanie? No tego, kurwa. Co to kurwa jest za pytanie, czy jakiekolwiek należały do Petera Purkera? Jak ma to stwierdzić? Skoro tu kilkadziesiąt osób biegało. Pa, 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 pa. 3-3, kurwa, mówię dziesiąty raz.
Czy... No. Nie szło tak od razu. No powiedziałem od razu. Ale kurwa, nie mam jak sprawdzić. Dobra, zapiszę sobie. A imię i nazwisko? No 3-3, to już wiesz. Imię i nazwisko? Pietryna. A, Rudy! A czyli ten, pan Peter Purker. Kajak! Dobra, bo pójdziemy na wiosła. Dobra, można go podnosić już. Dobra, czy jest coś, co nie sprawdzić, czy pan Peter Purker jest ze sobą poszukiwaną? Bo mi tablet nie funkcjonuje. Nie da się ogólnie. No to masz szczęście, bo kurwa to... O! Jednak jest! O, wszyscy nagle tablet dopalili. W jednym o, czasie, no. No. Uwaga. No dobra, poszukiwany? No. Nie poszukiwany. Elo, frajerzy. No to jest wolny, Matej, patrz go i go pójść. Możemy się spotkać za 10-15 minut? Mam ważną sprawę. No powiedzmy, że możemy się spotkać. Sprawa tyczy się rozjebusa prawdopodobnie. No okej, okay, dobra. Wczoraj o godzinie 1 w nocy Denis był pod Globilons i wychodził. I w momencie, gdy wychodził z Globi, pod FIB wylądował helikopter. Wychodziło z niego dwóch detektywów, tych tajnych, świetnych, kurwa. Do tego sędzia główny i prokurator bodajże Solorio. I nieśli chłopa zakutego i z workiem na głowie. No i początkowo po samym... Mamy zdjęcie oczywiście. I początkowo po samym ubiorze myśleliśmy, że to kurwa Kasper Mint, no ale wiadomo, po samych ciułach kogoś poznać to chuj. No to wzięliśmy kogoś, porwaliśmy z doju. No i przetrzepa... adwokata, tego Millera. Pogadaliśmy z Millerem. Miller twierdził, że on w ogóle nic nie ma z tym wspólnego, nie wie co się dzieje. Pierdolił nam jakieś głupoty, no to się wkurwiłem. I przetrzepałem mu kartę SIM. No i się okazało, że pisał tam do kogoś SMS-y na temat śmierci kurwa Minta. I nam się do wszystkiego przyznał, że Mint jest wjebany pod krzesło, czy tam pod ścianę, za morderstwo swojej żony. Powiedzmy to, że to zaraz będziemy weryfikować na dniach. No i super. To ja się zajmuję swoim rzeczem. Miłego. No, dlatego mówiłem. Od razu leźmy kurwa do to UN-a, bo to będziemy, przynajmniej zrobimy coś z tym. Halo, halo. Wjeżdżam na komendę, wjeżdżam. Świetnie. Na komendę, no. No, to jest taki temat, że... Mam wrażenie, że pętla się, znaczy kółko się zrobiło. To jest taka sama sytuacja, jaka była chyba w lutym albo w marcu. Zobaczymy. Już idę. Ja już dojeżdżam na komendę. Co, on się boi podejść, kurwa? Dzień dobry! Dobry, dobry, idę. Zobacz, on przecież on teraz po prostu... Wielki dyrektor RSPD, kurwa. Idź tak jak on. On chodzi tak. Ale jestem RSPD! Spacer mu dobrze zrobi. Dzień dobry. Dzień dobry. O, pan właściciel mieszkania, słucham. No, niedługo, bo już ogarniamy. W każdym razie... Spotkaliśmy, żeby porozmawiać na ten temat. W każdym razie, dobrze, no. Bo nie przyszedłeś mi tu w sprawie mieszkania. Ja mam problem na mieście taki, panie Owen, no. Że mnie wkurwia, jak korupcja jest kryta i nie da się z tym nic zrobić. Mhm. A pan w ogóle powiem, jak to się w ogóle stało, że pan w ogóle nie jest poszukiwany i cała reszta? Jak to kurwa do tego doszło? Pan taki grzeczny chłopak. Ja bo jestem grzeczny. Czy pan się tak uspokoił? No bo ja nic nie robię, w każdym razie. Okej. Okay. W każdym razie, no... Ten człowiek tutaj jakiś tajemniczony? Kolega czy co? Tak, tak. Znaleźliśmy razem kartę SIM. No. Na ziemi, kogo? Przy apartamentach. Jakiegoś, kurwa, Millera, jakiegoś adwokata. Adwokata bodajże z doju. No i ty, kurwa, tak odpaliliśmy. Zacząłem ją czytać i się okazało... Już się bałem, że zatem. I się okazało, że on chciał wpierdolić na karę śmierci jakiegoś Kaspra Minta. I przeczytam, albo ja po prostu... Chciał kogoś wpierdolić karę śmierci? Tak, idąc dalej. No tak, oni tam sobie śmieszkowali 0-2 na temat tego, że wpierdolą chłopa na karę śmierci. 0-2 policji? Nie, medyków. Aha, medyków. Ta medyczka. Okay. A to baba jest taka. Tak. Ta, co popierdala z munozami, ta, co kurwa jeździ na wezwania, jeździła w każdym razie na wezwania na Sandy pewnej bandy, żeby im tylko pomóc. No i ja to zgłaszałem do kurwa doju. A ja też mam na piękku. Tak? No, dobrze się składa. I teraz? Miałem taką sytuację, bo miałem prawdopodobieństwo z korupcji po prostu pewnego medyka, bo dwa razy złapałem go, powiedzmy, przy strzałach. Przy zorganizowanych grupach przestępczych, był z GPS-em. Który? Taki, kurwa, taki dziwny, jakby to powiedzieć, wyglądał jak tak, jak na niego by się tak patrzyło, tak z mordy, jak taki, już nie pamiętam, bo na bodycamie oczywiście tam nagranie wszystko będę miał, więc będę miał jego dane. Tylko teraz tak nie pamiętam,
Tak z daleka mi się patrzyło, to taki blondasek, taki choćby siwy, jakiś ala koreańczyk, tak z daleka z wyglądu. Taki... No. A, i nie tyle co medyk, tylko strażak. Mhm. No taka i... zwykła pizda po prostu. To on ciągle ten, tak siedział, tak oparty, tak ten ładnie. Ten Jim Lum, czy jakoś tak? Ten taki Chińczyk. Nie, wiem, nie pamiętam już. Możliwe. Jimbo Jumbo, no. Jimbo Jumbo, nieważne. W każdym razie, no i zaczęliśmy sobie czytać te SMS-y, o co chodzi. I ona strasznie napalona była na to, żeby zdechł ten mint. No i zacząłem forsować to. Napisałem jej, że... Wejdę sobie w SMS-y z nią. Sekunda, bo trochę tego kurwa jest. Bo tu wchodzi to, że ja załatwiałem truciznę, żeby go zabić. Nie? W sensie nie, że ja chciałem zabić, żeby nie było, kurwa, tu zaraz jedą. Że pan chciał zabić... Nie, już tłumaczę. Nie, kurwa, panie Owen, pan... Medyka. Pan słucha od początku. To jest tak. Oni pisali 22 godziny temu, że był na jego przesłuchaniu, tam jakieś DTU, nieważne, chuj mnie to obchodzi, nie interesuje mnie, to chciałem prowokację zrobić i napisałem jej tak, mint zginie. Ona, mogę też? Mogę, proszę, załatw mi slota. Tak. Proszę, chcę tam być. Nie bądź zredny. I ja zacząłem kręcić, żeby ona mi dała truciznę. Rycynę, czy jakieś chujstwa, jakieś losowe rzeczy z neta wymyśliłem. No. No i kurwa, wszystko szło perfekcyjnie. Ona pisze, jad jest fajny, ale to do picia bardziej, to ogarniesz, jak jesteś z DTU. Daj mi, proszę, na ładne oczy. I jej mówię, ogarnij mi cyjanek albo rycynę. I chciałem z nią zabić go po cichu, teoretycznie, nie? I ona, ja jej powiedziałem, że przyjadę po nim autem DTU, wziąłem jakieś auto od kogoś, zajebałem jakiegoś Mercedesa, tego X-packę i napisałem, że przyjadę. No i normalnie sobie ona wsiadła mi do auta. To, że nie miała już tej rycyny przy sobie, jak ją przeszukiwałem, pousuwała SMS-y, to już jest inna liga. Natomiast, no kurwa, znianie jest od zajebania teczek. I z tym nikt nic nie robi. Ma pan jakieś tam SMS-y, powiedzmy, tych rozmów? Z tego, jak ona pisała i w ogóle? Proszę, karta. Proszę, karta cała. O kurwa. Co ja mam z tym zrobić? Ona mówiła, no nie, ja nic nie chciałam zrobić z tym. Nie chciałam, bo ja ją wziąłem do auta. Przyznaję się. Mhm. Musiałem użyć argumentu, przyłożyłem jej atrapę pistoletu, że niby to pistolet, żeby dowiedzieć, co się dzieje. Zrozumiałe. No i sytuacja taka, że ona zaczęła pierdolić, że w ogóle ona nie zna tego minta, ona nie wie, o co chodzi, i kompletnie w drugą stronę, a w SMS-ach całkowicie co innego. Okej, czyli tak najpierw była chętna, a potem nagle korupuje. Tak. Zgadza się. Okej. Tu wszystko jest w SMS-ach z Melanii. No dobra, tylko że ja teraz tej karty nie mogę, bo jest zastrzeżona, nie? Jak? Chwila, jak wazą kartę dałem. Tam był tutaj. Ty. No nie, normalnie zrybi. A nie! No, zastrzeżona. Akurat teraz! Kurwa. I tak się kurwa składa, że mam wszystko kurwa nagrane, bo spodziewałem się, że ktoś nagle sobie teraz pojedzie zastrzec. No to dobrze. To pan mi zrobisz tak. Po SS z tych rozmów, ja sobie ją chytnę, ja sobie ich zawiozę, ja sobie sam ją nawet kurwa przesłałem. Ona już mnie wkurwiła, proszę. Ja ją przywiozłem, raz konkretnego medyka, miała mi dać znać, miała coś tam, nic mi nie napisała, nic mi nie powiedziała. A ja chyba kojarzę sytuację z tym medykiem, tak mi się wydaje. To nie było tak, że on był na jakichś strzałach z broni długiej? Tak, no na strzałach z broni długiej, potem była jeszcze jakaś sytuacja z nim. On w ogóle kręcił, że on Helkę zostawił na szpitalu w Sandy, potem ktoś go zawiózł, kurwa, ale on pomocny był, jak mam być szczery, to był najbardziej pomocny medyk, jak w życiu poznałem. No może pomocny, ale chuja bo kiedyś mnie na napadzie, byłem na szpitalu, miałem pieniądze z napadu i mu je dałem, a on mi je oddał potem. Panie Porker, pan mnie zna, jakby był ten medyk, ja przyjechałem tam na to, bo ja go w ogóle ścigałem. Jechałem za nim, pościg był. Jak on mi powiedział prosto z mostu, panie Owen. Ludziom pomóż, kurwa, na Sandy, co się napierdalali, to bym powiedział, dobra, spoko, morda. No i zamiast za to mnie zabrali na kasyno, żeby, bo im pomogłem. To spoko, git, fajny ziomek jesteś. Ale jak ziomek w chuja wali, no to co ja będę? No tak, ja tu podesłałem nagranie, wszystkie tam są te SMS-y. Dobra. Tam jest samo ekran tego oczywiście. Oczywiście. No co, no chuj, no co ja zrobię, jak oni nagle chłop, kurwa, wstał, nie było go przez zjebane 2 godziny, tak chciałbym napomknąć, ale jak chciałem przekazać kartę, to nagle, kurwa, jest chuj. Tak zawsze jest, jest. No i generalnie ją trzepałem, to nie miała tej rycyny, nie miała nagle niczego, a miała to mieć ze sobą w aucie. Jestem ciekaw, czy na pewno schowała. W każdym razie, i to nie jest pierwszy przypadek, ona kurwa wiecznie ma to samo. Tam są takie hachmenty robione, gnój w chuj.
i z tym nikt nic nie robi z doju, bo ona jest gdzieś tam jakąś sekretarką, kurwa. Ona jest jakąś... To, ale to czekaj. Tak, ona tak, jest, tak, ona dokładnie. I w szpitalu, tak, i w doju. Tak. O kurwa. Stąd ma dupochron. No i jak pójdę do doju, nic się kurwa z tym nie stanie, nic. Pójdę do, kurwa, no, do, na policję. Jak ona się nazywa? Bo jest... Melanie Miller? Coś takiego. Pójdę do sędzi, sędzia powie, że zajmie się tym, ale ten doj funkcjonuje, jak funkcjonuje. Pójdę na policję, powiedzą, że są zbyt wielkimi klapkami. A nie Mia Miller? Melanie ona ma raczej. Melanie, na pewno. Numer telefonu jej mam. Melanie Miller, no jest. No to też ona. Świetnie, ja dążę do sprawiedliwości obywatelskiej, bo kurwa, nie podoba mi się takie coś. Dobra, panowie, dziękuję za ten, Sofi tutaj zostań, wy możecie wracać, potem wam powiem info co i jak, dziękuję tutaj za ten, za pomoc. Nie mówiłem, że my chcemy pogadać bez żadnej szopki. Nie no, ja wiem, ale wiesz, ja bez szczernej dychy już nie ruszam w Starym Mieście. Ohoho, ale jestem pifarafo. Dobra, to my jedziemy. Okej. Okay. O kurwa, jaki ładny traktor. Ma nitro. Aha. Daj prowadzić. Dzień dobry, dzwonię w sprawie donosu obywatelskiego. Pani medyczka jest właśnie na szpitalu na sali operacyjnej numer 3. No dobra, ja zaraz sobie ogarnę i zaraz to ogarniemy, dziękuję. Do widzenia. Sprawa numer 3 szpitalu, dziękuję. Tutaj przybyła pani. Ja przepraszam. Dzień dobry. Tutaj, dzień dobry. Tak? Tak, tutaj. Dobra, mógłby pan tam zapukać? Albo czy mogli, czy możemy wejść po prostu? Zapytam nam na radiu. 44-02. Pan z chłopakiem przyszedł. 44-02. Spoko. Tutaj 00 jest funkcjonariusz do pani. Pan OM Klos. Prawdopodobnie tak. Zero zgłasza. Pumpkin. Trzymaj na dolara. Pumpkin, oczekuj na komendzie. Oczekuj na komendzie, zaraz się tam zjawimy. Wszystko ci zaraz podeślę. Oczekuj na nas na komendzie. Żyjemy dzięki temu, że Bob Pumpkin rozbił w DTU. Witam pan. Pan ma sprawę do mnie. Tak, słyszałem. Dokładnie. Czy mógłbym zobaczyć już pani legitymację, bo pani jest 02 medyków, tak? Tak. Mógłbym zobaczyć legitymację? Pewnie, już panu podam legitymację. Proszę bardzo. Okej. Melanie Miller, tak? Dokładnie. Dobrze. Pani Melanie, ja tutaj jestem służbowo. Mój numer odznaki, Owen Kloss, dyrektor departamentu, numer odznaki no, 00. No, chcę pana zaprosić do biura, żebyśmy porozmawiali. Ogólnie. No, okay. Porozmawiamy sobie, ale ja pani Melanie, proszę stać. No. Przyszedłem służbowo, ja wiem, że pani jest w szpitalu, ale aktualnie jest pani aresztowana. Wszystko... Dowie się pani na komendzie, ma pani prawo do telefonu, ma prawo nie prawo do zachowania spokoju, ma pani prawo do zachowania milczenia oraz do adwokata. Czy zrozumiała pani swoje prawa? Oczywiście. Okej. Okay. Oczywiście. Czy mogę iść się przebrać i zejść status trzeci? Oczywiście, jak najbardziej. Może pani się iść przebrać, może iść pani zejść status trzeci i zapraszam ze mną. Pani okay, Melaniek, pani już wychodzi, to pani weźmie śmieci, dobra? Nie, sama się już zapakowała. Co to kurwa? Co tu się dzieje? Stańcie z nami, stańcie z nami. Tak głośno, jak nuta. Chuj, wyjdą dołem. Nie daję. Podjechał pod duszy, tylko.
No czekajcie, czekamy. Na dół, na dół, na dół, na dół, na dół, na dół, na dół. Kurwa, szybko, 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 szybko. Pakuj się, pakuj się. A kurwa się umie. Kurwa, byś jednym skokiem to zrobił. Zaczynę no i bym sobie wpierdolił co? Brutalny stan. Głośniej jajek, głośniej jajek! Daj to głośniej, daj to słowo. Daj to głośniej! Jedziesz, Melanie! Dobrze! Jedziesz, Melanie, to jest twój moment! Melanie! Kibicujemy ci! Obyś zdechła, Ruro! Trzymaj się tam! Nie rozjeb się na celach! Jak coś, to już się przyznałem, że cię porwałem! I tego medyka też my zabiliśmy. Debilu, pan, nie teraz. Dzwoniłeś się do Diego? Nie, już dzwonię jeszcze raz. Ja mam pytanie, jak mogę, oczywiście. Co tam pewnie może... No, Hany, nie spierdam. Zadzwonię 24 godziny, dowiedzieliśmy się, co pani robiła. Pan się dowiedział. Okej, okay, dobrze. Jakie pani ma kontakty bezpośrednio z panem Peterem Purkerem? Bezpośrednio z panem Peterem Purkerem. To o mnie, to ja jestem Peter Purker. Okej, okay, rozumiem. No, George Florida się tam wyjebał, widzę. A nie. To nie ja okay. Mówię, debile. A propos ostatniej akcji? Ma pani coś do powiedzenia? Jeszcze raz? A propos ostatniej akcji, ma pani coś do powiedzenia? Jakiej ostatniej akcji? Kurwa, kaszlnął! No. Nie rozumiem, co pan ostatnią akcją nazywa. No, ostatniej akcji. Miała pani taką, chyba jakąś misję. Że miała pani coś komuś załatwić. Coś komuś załatwić? Dokładnie. Coś dokładnie ze szpitala. No to nie przypominam sobie. Pewne substancje. To odnośnie substancji na pewno nic nie wiem. Okej, okay, dobra. Czyli nic takiego nie było, tak? Inaczej. Z dyrektorem adwokatury, w sensie chyba z dyrektorem adwokatury. Ale powiem to w ten sposób. Załatwienie takowej substancji nie należy w moim interesie. Jakie ma pani racje w takim razie tutaj? Jeszcze raz? Tym dyrektorem adwokatury, jakie racje pani z nim posiada? Co on ma na donate?! Zapraszał mnie na libację alkoholową. Nie wiem, czy wytrzeźwiał. Masa wpłacił 10 zł. Wesja zniszcz słownie taka baba. Dzięki, Maza, za deszkę. Myślę, że sama na przyjazd. Okej, okay, dobra. A propos pana Minta? Co pani może mi powiedzieć oraz o zaistniałych ostatnich sytuacjach z panem Mintem? Wydaje mi się, że nic panu nie mogę na ten temat powiedzieć, ponieważ jest to sprawa stricte departamentu do... Dobrze, ale ja się nie pytam panią o departament DOJ-u, tylko pytam się panią prywatnie. Dlaczego pani chciała zginąć razem z panem Mintem? Nie ma nic, kurwa, nie ma nic gorszego jak gadanie do Hanysa i zasłanianie się DOJ-em. Z panem Mintem. Z jakiej przyczyny miałabym chcieć zginąć razem z osobą, której nie znam? Jedyne, w którym wypadku ja usłyszałam o tej osobie, to był Departament Sprawiedliwości. Okej. Okay. Oraz... Napiszcie Hanysowi DC. Lincolna Marszala, ale to również w sferze nieprywatnej. Napiszcie Hanysowi znowu DC. Oczywiście.
Tylko, z racji tego, że jest wysoko. I na razie z tym dojem. Dobra, ja wam powiem tak. Z mojej strony, bo ja już troszkę jestem stary dziad i trochę żyję i trochę widzę, jak to jest. Z mojej strony to wygląda jako kurwa tak zwany dupochron. Baba jest kurwa wysoko w medykach. Ja tej baby i tak mam do niej, jestem cięty, bo dwa razy do niej przywiozłem zaproszenie medyka, który był uczestniczył na strzałach z długiej, na innych, bla bla bla. Zawsze kurwa się jakoś bronili, miał widać z nim, czemu on tam był i w ogóle. Nie wiem, dupochrony są w tych medykach w chuj. A u mnie sprawa tej kobiety to wygląda tak, że ona po prostu w medykach ma dupochron. Jest tam zastępczynią sędziego głównego, nie wiem kurwa, czy marszał ją rucha, czy co. I u mnie to po prostu wygląda tak, że typiara sobie po prostu wszystko załatę przez medyków, kurwa, i przez doj. No właśnie, dlatego propozycja jest taka. Pytamy, czy jest kurwa tu i tu? To jest na takiej samej kurwa zasadzie, jak Omar kiedyś był, za przeproszeniem, szefem Ajadu i był kurwa w komandzie. Jak ktoś go wkurwił, jak go nie umiał upierdolić kurwa Ajadem, to go upierdalał za przeproszeniem komandem. Kumacie, o co mi chodzi? Ja tak nie zrobiłem. No, ale przykład po prostu podałem. No nie raz, dobra. Kontynuując. Dajmy SMS-y Hanusowi. Funkcję dokładnie na szpitalu, z tego, że jest wysokim stopniem, to prawdopodobnie ma też nieograniczony dostęp jakby do apteki szpitalnej. Jeżeli się nam do tego przyzna, że normalnie ma dostęp do apteki szpitalnej, pierwsze co robimy, no to no jeżeli ona wyciąga jakieś, załóżmy, że wyciągnęła jakieś prochy, które miałyby pomóc w zabójstwie pana Minta, to na pewno to nie są jakieś prochy, które można niezauważenie wynieść z tej apteki, tylko musi być na to jakiś papier, nagrania, cokolwiek z tej apteki szpitalnej. Bo leki też są ściśle jakby chronione. Więc trzeba ją o dostęp do apteki i do leków wypytać. Jeżeli do tego się normalnie przyzna, to potem można dążyć z autem. Dobra kurwa, nigdy nic mi przyjedzie.